Sopluwka jeszowata to dar Boga dla Twojego układu nerwowego. Jest to jedyny grzyb posiadający nie jeden, ale dwa silne składniki stymulujące wzrost nerwów, wykazujące potencjalne korzyści w przypadku choroby Parkinsona i Alzheimera, łagodnych zaburzeń poznawczych, stwardnienia rozsianego, skurczów nóg, lęku i innych. Co by było, gdyby istniało jedno naturalne leczenie, które mogłoby przywrócić funkcję mózgu, odbudować uszkodzone nerwy i odwrócić postęp stwardnienia rozsianego? Grzyb soplówka jeszowata był używany w medycynie azjatyckiej od wieków, ale z jakiegoś powodu jest to jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic na zachodzie. Poza tym, że jest nazywany soplówką jeszowatą, herishiem erinaceus jest znany pod kilkoma innymi nazwami, w tym grzybem brodatym, lwią grzywą i tym podobne. W Japonii znany jest jako yamabushitake, co oznacza grzyb górskiego kapłana. Ma wiele innych nazw w zależności od kraju. W Azji mówi się, że soplówka jeszowata zapewnia nerwy ze stali i pamięć lwa, a badania naukowe to potwierdzają. Istnieją naukowe dowody na to, że grzyb ten gwarantuje następujące korzyści zdrowotne: poprawia funkcje poznawcze. Regeneruje nerwy i mieliny, błona chroniąca nerwy, zwiększa czynnik wzrostu nerwów. Poprawia funkcję trawienia i przynosi ulgę w zapaleniu żołądka. Działa immunowspomagająco przeciwzapalnie, przeciwutleniająco. Działa przeciwzakrzepowo. Poprawia profil lipidowy. Nauka o lwie i grzywie jest w powijakach, ale dowody już wskazują na niezrównane korzyści terapeutyczne w przypadku wielu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, podsumowanych w poniższej tabeli, a lista wydaje się rosnąć z dnia na dzień. Schorzenia, które mogą przynieść korzyści z soplówki jeżowatej, to demencja i łagodne upośledzenie funkcji poznawczych, MCI, choroba Parkinsona, neuropatia obwodowa, skurcze mięśni. Stwardnienie rozsiane, MS. Rekonwalescencja po udarze. Drgawki i epizody przypominające drgawki po udarze. Lęk i depresja. Pierwszy, inteligentny grzyb, prawdziwy dar od Boga. Według światowej sławy eksperta od grzybów, Paula Stameca, soplówka może być pierwszym, inteligentnym grzybem, zapewniającym wsparcie szczególnie dla funkcji poznawczych, w tym pamięci, uwagi i kreatywności. Mówi się, że mnisi buddyjscy spożywali herbatę z wiej grzywy przez wieki przed medytacją, aby zwiększyć swoją zdolność koncentracji. Ten wyjątkowy grzyb zawiera grupę związków regenerujących mielinę wzdłuż aksonów, co otwiera drzwi do świata korzyści neuroprotekcyjnych. W jednym z nielicznych dotychczas badań na ludziach, starszym osobom z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, podawano 250 mg sproszkowanej soplówki trzy razy dziennie przez 16 tygodni i porównywano je z inną grupą otrzymującą placebo. Grupa z soplówką uzyskała znacznie wyższy wynik w skali funkcji poznawczych w porównaniu z placebo, bez żadnych skutków ubocznych. Badanie to powinno skłonić naukowców do zbadania skuteczności terapeutycznej tych grzybów u pacjentów z demencją. Soplówka jeżowata regeneruje nerwy i stymuluje NGF. Jednym z powodów wyjątkowych właściwości neuroprotekcyjnych tego grzyba jest jego zdolność do stymulowania syntezy czynnika wzrostu nerwów NGF. NGF jest białkiem, które odgrywa główną rolę w utrzymaniu, przetrwaniu i regeneracji neuronów zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Soplówka jeżowata zawiera dwa unikalne rodzaje związków: hericenony i erinacyny. Erinacyny znajdujące się w grzybni Herishiem erinaceus należą do najsilniejszych induktorów NGF w świecie przyrody, zdolnych do przekraczania bariery krew-mózg i stymulowania produkcji nowych neuronów w samym mózgu. W przypadku wielu zaburzeń neurologicznych mózg nie jest w stanie wytwarzać NGF, w rzeczywistości uważa się, że jest to jeden z głównych mechanizmów leżących u podstaw choroby Alzheimera. Co gorsza, osłonki mielinowe i bariera krew mózg uniemożliwiają organizmowi dostęp do zewnętrznych źródeł NGF, co z czasem przyczynia się do stopniowego niszczenia neuronów mózgowych. Soplówka jeszowata jest jedynym grzybem wykazującym znaczny potencjał regeneracji nerwów. NGF odgrywa również ważną rolę w mielinizacji, w tym w ochronie oligodendrocytów, komórek wytwarzających mielinę, i produkcji BDNF. W 2003 roku stwierdzono, że ekstrakt z soplówki jeżowatej stymuluje mielinizację nerwów, co zostało potwierdzone w późniejszym badaniu, 2013. To odkrycie ma ogromne implikacje dla pomocy osobom ze stwardnieniem rozsianym, chorobą charakteryzującą się postępującą demielinizacją. Nawiasem mówiąc, istnieje inny grzyb, który może okazać się pomocny w demielinizacji, felinus ignarius, znany również jako czyreń ogniowy. Jedno z badań wykazało, że jego ekstrakt hamuje demielinizację, jak również tłumi wiele komórek odpornościowych aktywnych lub nadaktywnych w stwardnieniu rozsianym. Płytki amyloidowe, niepokój i depresja. Wykazano również, że soplówka jeszowata zmniejsza blaszki beta amyloidowe. Płytki beta amyloidowe to białka, które tworzą się w błonach tłuszczowych, otaczających komórki nerwowe, zakłócając przekaźnictwo nerwowe. Uważa się, że blaszki te odgrywają rolę w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. W fascynującym badaniu na zwierzętach myszom wstrzyknięto neurotoksyczne peptydy w celu oceny wpływu soplówki na rodzaj płytki amyloidowej obserwowanej u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W miarę rozwoju blaszki miażdżycowej myszy traciły zdolność zapamiętywania labiryntu, ale kiedy karmiono je dietą zawierającą lwią grzywę, ich wydajność w labiryncie znacznie się poprawiła. Oprócz odzyskania swoich poprzednich umiejętności poznawczych, zdobyli nowe umiejętności poznawcze, coś na kształt ciekawości, mierzonej dłuższym czasem spędzonym na odkrywaniu nowych obiektów w porównaniu do znanych. Redukcja blaszek beta-amyloidowych u myszy karmionych grzybami była niezwykła. Soplówka jeszowata wykazuje również potencjał w leczeniu stanów lękowych i depresji. W badaniu z udziałem kobiet w okresie menopauzy grzyb zmniejszał depresję i lęk poprzez inny mechanizm niż jego właściwości wzmacniające NGF. Efekty były szczególnie silne w obniżaniu lęku, zmniejszaniu uczucia irytacji i zwiększaniu koncentracji. Korzyści poza układem nerwowym Podobnie jak w przypadku wielu grzybów, wia grzywa ma szereg innych działań terapeutycznych wynikających z jej właściwości przeciwzapalnych i immunowspierających, w tym rak. Jedno badanie na zwierzętach wykazało, że ekstrakt z soplówki hamuje rozprzestrzenianie się komórek raka okrężnicy do płuc o 66-69%. Wykazano również, że grzyb indukuje apoptozę w komórkach białaczkowych i hamuje angiogenezę. Zakrzepica wydaje się, że hercenon B silnie i specyficznie hamuje indukowaną kolagenem agregację płytek krwi. Łagodny inhibitor ACE. Dokładna cząsteczka leżąca u podstaw tego efektu nie jest obecnie znana, ale uważa się, że jest to bioaktywny peptyd. Lipidy podobno zmniejszają poziom trójglicerydów i poprawiają poziomy LDL i HDL. Metabolizm tłuszczów zwiększa ekspresję kilku genów zaangażowanych w metabolizm tłuszczów. Gojenie się ran. Stwierdzono, że miejscowe stosowanie ekstraktu przyspiesza gojenie się ran. Grzyb soplówka Jeszowata zasłużył sobie na to, by znaleźć się w kuchennej spiżarni i apteczce. Jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy o wiele więcej badań ukazujących jego potencjał terapeutyczny. Chociaż dostępność grzybów jest ograniczona do lasów liściastych i kilku sklepów z wykwintną żywnością, dostępne są zestawy, które pozwalają wyhodować własną soplówkę Jeszowatą w domu. Grzyby te zawierają 20% białka i można je przygotować przy użyciu standardowych technik kulinarnych, tak jak każdy inny grzyb jadalny. Zbieracz grzybów opisuje wygląd tego dziwaka jako coś w rodzaju jeża bez twarzy lub drzewa truflowego z loraksu, więc raczej łatwo je dostrzec. Według zbieracza grzybów, lwia grzywa nie ma sobowtórów jadalnych ani trujących, a wszystkie formy są jadalne i smaczne w kuchni. Wią grzywę znajdziesz w lasach Ameryki Północnej, Europy i Azji latem i jesienią, zwykle przyczepioną do martwych lub umierających drzew liściastych i kłód, w tym klonu, buku, dębu, brzozy, orzecha włoskiego i jaworu. Grzywa lwa jest również szeroko dostępna jako suplement i występuje w postaci proszków i płynnych ekstraktów.